Cześć ludzie, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie. Dzisiaj jesteśmy w Zoo Wrocławskim. Myślę, że już to zauważyliście, a może nie, a może tak. Dzisiaj będzie typowy vlog, nie będzie Pokemonów, bo tutaj nie ma Pokemonów, ale będzie vlog, więc mam nadzieję, że wam się spodoba i że nakręcę kilka fajnych rzeczy, więc... Zoo! Niestety rozpadał się deszcz, więc muszę schować kamerę, ale to potem coś dla was jeszcze nagram. Możesz nam zrobić zdjęcie ładne? Nie. Proszę. A czemu? Chcę ładne zdjęcie na Instagram. Na Instagram? A telefonem się nie da? Nie. I tam jest biała lama. Przydoszło, szbon. Te lamy się patrzą na siebie. No i co, w sumie chwilę padało dzisiaj, ale już jest ładna pogoda, na szczęście. Jest tu bardzo, bardzo ładnie. Nie wiem w sumie, co mam wam mówić i o czym mam mówić w tych vlogach, bo jest tutaj tyle rzeczy, ja jestem znajomym, więc też mi nie wypada, ale jest naprawdę bardzo fajnie w Wrocławiu, więc polecam wrocławskie zoo. Już wiem, jak nazwę odcinek vloga. Kwiorywiożercze motyle. Dobra, to już będzie ostatnia nasza tutaj wycieczka. Idziemy do Afrykanarium. Gabi się zgubiła. Ludzie, jesteśmy w dżungli. Uśmiech tam. Właśnie go. Dobra ludziki, ja jestem już w domu. Koniec tego wszystkiego. Wróciliśmy z Wrocławia, jest godzina 19. Ja jestem naprawdę bardzo zmęczony. Tyle co tam się nachodziłem, to nigdy się chyba nie nachodziłem. Chodziliśmy około 5 godzin po tym zoo. Było naprawdę super. Ja byłem tam rok temu, więc większość rzeczy pamiętałem, ale tak czy siak było naprawdę fajnie. Szkoda, że dużo do was tam nie mówiłem. Faktycznie ten vlog będzie bardziej w formie urywków, jakichś takich właśnie urywków, bo dużo tam nie mogłem zbytnio mówić, bo nie było co tak naprawdę mówić. A zresztą byłem ze znajomymi, więc też nie chciałem jakoś mega od nich się oddalać, tylko po to, żeby coś tam wam powiedzieć. Mam nadzieję, że podobał wam się vlog i polecam wam odwiedzić zoo we Wrocławiu. Jeżeli wam się podobał, to jak zawsze łapka w górę, jeżeli nie, to jak zawsze łapka w dół. Jeżeli chcecie takich więcej vlogów, to koniecznie napiszcie w komentarzu. Ja już idę spać, a na dzisiaj wam bardzo serdecznie dziękuję. Trzymajcie się, pa pa!